Cześć. Dzisiejsze wideo będzie trochę inne, bo na dzień dobry Was przeproszę. To jeszcze się nigdy nie zdarzało w przeszłości. Bo mogłem nagrać to inaczej, pokazać Wam jak kupuję pakiety, ale już to zrobiłem i dopiero później spostrzegłem się, że mogłem w sumie Wam to pokazać, jak to zrobić. A jeżeli w wideo zobaczycie jakieś liry tureckie, to dlatego, że jestem w Turcji i żaden pracownik Gigacorp nie ma z tym nic wspólnego. Wracając do wydarzenia ze szczęśliwymi torbami. Gdzie ono tutaj jest? Jest. Teraz Wam już tego nie pokażę, bo już kupiłem wszystko, co potrzebowałem. Zostało mi jeszcze do zrobienia jedno zadanie z demonami, które dokończę jutro. Chodzi o to, że w tym wydarzeniu najbardziej opłaca się wykupić te dwie skrzynki, raz i dwa, bo dostaniemy za nie łącznie, wypełniając wszystkie te zadania, 80 kluczy. Dokupując kolejne 20 kluczy za 499 diamentów, mamy najtańsze 100 kluczy, jakie możemy uzyskać i przeznaczyć na to, na co potrzebujemy wzmocnić dużo i szybko. Wraz z ogłoszeniem kolaboracji State of Survival z Pacific Rim, Huawei AppGallery ogłosiło zniżki na lipiec. Można te zniżki właśnie połączyć z kupowaniem pakietów w szczęśliwych torbach. Za każde wydane 110 zł lub 20 euro lub odpowiednika tych wartości w Twojej lokalnej walucie otrzymujesz 20 diamentów AppGallery. Zbierasz te diamenty i później możesz je wymienić na takie właśnie kupony, na 66 zł, 300 zł i 605 zł. Po zebraniu tych kuponów możesz je użyć, kupując kolejne pakiety w grze. To się świetnie łączy z szybkim wzmocnieniem konta właśnie przy tym evencie ze szczęśliwymi torbami. A jeżeli wydajesz dużo, czyli powyżej 1000 euro, no to jest jeszcze dodatkowo ta kampania 50% off for old friends i klikając w nią możesz uzyskać kupon na 25 euro przy zakupie pakietów wartym 50 euro, czyli 50% rabatu. Te wcześniejsze kupony z kampanii lipcowej są bez minimalnej ceny zakupu. Czyli możesz kupić każdy pakiet, bądź obniżyć sobie cenę każdego pakietu, jaki tylko chcesz w State of Survival. Wiem, że możecie pamiętać wcześniejsze wideo właśnie z tym wydarzeniem, ponieważ zakochałem się w nim, ponieważ ja wiem, że ono jest dla spenderów, więc gracze w free-to-play nie za bardzo mają tutaj co robić. Ale z drugiej strony nie mogę też ograniczać się do tworzenia filmów dla graczy free-to-play. A to jest akurat naprawdę warte zainwestowanie, jeżeli chcemy wzmocnić swoje konto szybko i nie tracąc. A można tracić, kupując bzdurne albo nieopłacalne pakiety. Jestem tutaj, żeby Wam pomóc wybrać to, co się najbardziej opłaca. I jeżeli skończycie już behemoty, to nie robimy stabilizerów, ani jednych, ani drugich. O ile oczywiście nie jesteście liderem rajdów. Dla joinera stabilizery nie są potrzebne. Skupiamy się na kolejnej pozycji i w całości idziemy albo w spektera, albo w formację powietrzną. Jak zauważyliście, skupiłem się tylko na tych dwóch nagrodach. Te, które są poniżej, są już mniej opłacalne w przeliczeniu na jedną sztukę. Oczywiście łatwiej robiąc te basic lucky bug, łatwiej jest wypełnić to zestawienie, ale to nie jest nasz cel. Łatwiej jest wypełnić to zestawienie kupując te najtańsze pakiety, ponieważ jak sami zauważycie, przeczytacie tutaj w opisie. Każdy zakup i otwarcie torby, jakiejkolwiek, czy ona jest o wartości 100 kluczy, czy 6 kluczy, da Wam 200 punktów. Więc aby skończyć to, musimy kupić 40 pakietów. Przy drogich pakietach to jest fura pieniędzy. Przy tanich pakietach można to zrobić w miarę szybko, zużywając 240 kluczy, ale czy to jest tego warte? Nie sądzę. Dlatego skupiamy się na tym, co jest ważne. A dodatkowo kupując diamenty w State of Survival możecie skorzystać z tej kampanii AppGallery, która jest obecnie. Łączycie przyjemne z pożytecznym.
I tak jak mówiłem, można się łatwo, przyjemnie i dosyć szybko wzmocnić, bo jest tego naprawdę sporo do zrobienia. A każda pomoc, czy to finansowa, czy to rabatowa, każdemu graczowi, obojętnie czy wydaje dużo, czy mało, na pewno się przyda. Jeżeli w jakiś sposób Wam to pomogło, to się bardzo cieszę. I mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać w kolejnym wideo. Do zobaczenia.